chcieliście więcej Valorantowych ciekawostek, proszę bardzo, zacznijmy od czegoś ogólnego. Valorant jest chyba pierwszym drużynowym FPS-em, który fabularnie próbuje wytłumaczyć to, że w naszej ekipie i ekipie przeciwników pojawiają się te same postacie. Wszystko zaczęło się od wydarzenia o nazwie First Light. Gdzieś na niebie skumulowała się dziwna energia, a ludzie napromieniowani nią zyskali supermoce. Skojarzenia z serialem Misfits są zupełnie przypadkowe. Energia ta to radianit, albo po polsku promienit, i sprawiła, że technologia znacznie poszła do przodu. Ale zaczęto ją wykorzystywać też do złych celów. Na przykład stworzono bombę Spike'a. Ja mam bombę. Ale wracając na tory, w świecie gry istnieje alternatywna rzeczywistość, w której zasoby radianitu się skończyły. Agenci z Ziemi 2.0 w jakiś sposób, zapewne za pomocą naszego cudownego surowca, dostali się do naszego świata i próbują przejąć nasze zasoby. Ale może tak naprawdę wcale nie o to im chodzi.